ktoś mnie zapytał na Instagramie, jeden z widzów, o ablację i pomyślałem sobie, że to jest dobry moment na tak zwany update. Półtora roku po zabiegu krioablacji mięśnia sercowego. Tak się złożyło, że to pytanie na temat tego, jak się żyje po ablacji, dostałem w momencie, jak, proszę bardzo, jestem w trakcie kontroli po półtora roku tejże ablacji. Mam przy sobie od wczoraj na sobie założone takie urządzenie. Nie wiem, czy to widać. Takie coś. To się nazywa holter, który ma na celu sprawdzić w ciągu 24 godzin, przez 24 godziny, EKG, pracę mięśnia sercowego mego. No, dzisiaj o godzinie 9 rano muszę to oddać w Instytucie Kardiologii. O 11.40 mam wizytę, czyli oni to ode mnie odbiorą, ja sobie tam gdzieś tam się przebujam 2 godziny i pójdę się dowiedzieć, jak rezultat tego. Cały czas biorę jakieś leki, które się nazywają beta-blokery, które trochę zmniejszają ryzyko przyspieszenia akcji serca. Natomiast no, mają swoje wady, o tym wam potem opowiem. Teraz muszę iść popracować, natomiast w międzyczasie muszę sobie to zdjąć, zapakować w taką torbę z IKEA, tak sobie wziąłem to, o, i im to po prostu zawiozę. Także update zdrowotny, jak się żyje po półtora roku od zabiegu krioablacji mięśnia sercowego, który przeszedłem mając lat 34. Dla wszystkich zainteresowanych i nie tylko, tak zwany update. Dzień dobry. Tutaj widać koleżankę, która czyta serwis informacyjny, która to jest 8 na zegarku. Ja muszę być o 9 i zostawić tego holtera, tak jak wam mówiłem rano, jak przyjechałem, więc muszę sobie to poodklejać, bo taka jest procedura, że samemu się to odkleja. Będzie źle, ja już wiem, że będzie źle, bo czuję, że mi to się do włosów poprzyklejało. Dobra, 3 elektrody są tylko, przeżyjemy jakoś. Jest druga. Kurde, jak oni to przykleili na opór. O kurde. Ach, Jesus. Depilacja po prostu, dramat. Dobra, teraz trzeba tak, te elektrody są jednorazowe, więc to się wyrzuca. W tym się nie można kąpać, nie, więc się rano dzisiaj nie myłem. Jestem brudasem. I to jest całe urządzenie. Schowamy je do tego worka i teraz tak, to jest tak skonstruowane, że jak to włożę do tego worka i im to po prostu zostawię na recepcji, to tutaj, nie będę tego rozbierał, chociaż wiem, jak to się robi, nie pytajcie skąd, tu jest karta pamięci, na niej jest napisane, że ja jestem pacjent ciechański, więc ja nie muszę nawet tego worka podpisywać, zupełnie anonimowo zostawiam to w szpitalu, w tej postaci. Ciach. Tak im to zawożę, zostawiam i 2 godziny później idę i mam już odczyt z wynikiem i pani doktor mi powie, czy jest dobrze, czy jest źle. Ja od półtora roku, od kiedy miałem ablację, nie miałem migotania przedsionków. Dlaczego ja w ogóle te migotania zacząłem mieć, to o tym wam później opowiem. Najpierw jedziemy to oddać, za 40 minut wychodzę ze studia, jadę to oddać. Zobaczymy, czego się dowiem na temat mojej pikawy. No nie jest dobrze, bo ja muszę tam oddać tego holtera o 9. A jest właśnie za minutę 9. Mam nadzieję, że nikt na mnie nie nakrzyczy, że się 5 minut spóźnię. Tam jeszcze ciężko jest zaparkować. Zresztą to, co ja w ogóle wczoraj, to czego byłem świadkiem w Instytucie Kardiologii, jak pojechałem na wizytę, to jest jakiś dramat. Tłum ludzi po prostu, i to starszych ludzi, który przyjeżdża i ustalają między sobą kolejkę, że pan wchodzi teraz, nie, teraz wchodzi pan, nie, pan był przed panią. Na co wychodzi pani doktor i mówi, proszę państwa, każdy z was ma wizytę na konkretną godzinę, więc ja nie rozumiem, co wy tu robicie teraz. Na przykład pani, i tu wskazała babkę siedzącą koło mnie, była godzina 10 rano. Pani ma wizytę o godzinie 13, to co pani tu robi o tej porze? A ta starsza babka mówi, a bo ja przyjechałam tutaj wcześniej na wszelki wypadek. No i w ten sposób ci starsi ludzie wszyscy poprzyjeżdżali wcześniej, więc ci lekarze są bezsilni. Proszą o wyjście ze szpitala, bo jest zagrożenie koronawirusem. Proszą o to, żeby wyjść, żeby tam nie siedzieć. Tłum narodu na tym korytarzu. Te maski w ogóle można sobie wsadzić wiadomo gdzie, bo w takim tłumie to jest wszystko nieskuteczne.
A ci starsi ludzie, no, no co, no bo ona przyjechała wcześniej, bo nie miała co w domu robić, przyjechała wcześniej, bo no tak na wszelki wypadek. Tłum tam, kolejka jak cholera, kłócą się kto kiedy wejdzie, a i tak lekarz zaprasza w kolejności, tak jak były wizyty. No masakra. Dzisiaj, teraz, to tylko zostawiam tego holtera, ale potem jak wrócę, żeby go, te wyniki poznać, no to jestem ciekaw, czy to samo mnie nie spotka przypadkiem. Także zobaczymy. Jeszcze trzeba będzie tam zaparkować, bo wczoraj też miałem jaja, żeby tam zaparkować pod tym szpitalem. Tam musimy wjechać, tam muszę wjechać i tam będę musiał gdzieś zaparkować. O, pan nas wpuścił, bardzo dziękuję. Tu się trzeba gdzieś przytulić. Ponieważ Instytut Kardiologii przestał się mieścić w swoim głównym budynku, to część usług przeniesiono do takiego kiedyś wybudowanego tymczasowego, tutaj w takiej zieleni stojącego. Miło tu jest i ładnie. No tylko parking jest zaszlabany, jest tylko dla klientów, znaczy dla pracowników. Nie można tam wjechać jako klient. Przez co w rezultacie tak, tutaj to tak wygląda. Tu ktoś cegiełną układał, bo go... No jedź mu, no jedź, jedź, jedź dziewczyno, jedź. Tu ktoś cegiełną układał, bo go denerwowało, że mu parkują pod domem, że nie ma gdzie stanąć w pełni. Już widzę, że za mną następny klient jedzie do zaparkowania. Dobra, tu się przykleimy. Spóźniłem się 6 minut, może nikt mnie nie zastrzeli za to. Dobra, udało się zostawić. No i teraz za 2,5 godziny muszę wrócić i zobaczyć, jaki rezultat jest mojej całodobowej obserwacji kardiologicznej zatytułowanej Holter EKG. 2 hours later. Ja tutaj, w tej całej okolicy, mieszkałem całe dorosłe życie, dopiero od 1,5 roku. Gdzie tam od 1,5? Od 8 miesięcy. Mieszkam gdzie indziej. Tak eksperymentalnie wyprowadziliśmy się na Mokotów. Natomiast no, tutaj, w tym miejscu, za dzieciaka się bawiłem. Graliśmy w piłkę, a tam ja tam nie grałem w piłkę, to nieprawda, ale chłopaki ode mnie z klasy grali w piłkę. I teraz tutaj zrobiono parking. Natomiast to osiedle tutaj w ogóle wygląda jak jakiś ośrodek wypoczynkowy. I to jest okolica właśnie Instytutu Kardiologii. Ja tutaj miałem zawsze bardzo blisko, więc zostawiłem samochód. Ponieważ mam tu mieszkanie, to się kimnąłem godzinę i idę na piechotę po wynik badań. I pomyślałem, że wykorzystam ten czas na to, żeby powiedzieć wam, jak do tego doszło, że człowiek w wieku 24 lat ma migotania przedsionków, bo ja pierwszy napad miałem migotania przedsionków, jak miałem 24 lata i to było wtedy przerażające przeżycie. Nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Człowiek był młody, to był głupi, bo tak. Mój ojciec też to miewał. Jemu to wyleczyli chyba, nie wiem, tam trzecią czy czwartą ablacją. Natomiast ja się w ogóle nie oszczędzałem, nie? Był rock'n'roll, ja byłem najlepszy na świecie i niezniszczalny, jak miałem 24 lata, więc ja robiłem takie numery, że ja potrafiłem odbyć w... Pani idzie przodem, ja sobie nagrywam vloga od razu. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Jak tam? Idę do doktora. A ty gdzie idziesz, na rower? Dobra, już jestem, bo spotkałem koleżankę. Ponieważ tak jak mówię, mieszkałem tutaj całe dorosłe życie, to na każdym kroku jakiegoś znajomego spotykam. No i wracając do tematu. Ja potrafiłem po 2-tygodniowym maratonie walenia browarów, chodzenia na siłownię, spania 4 godziny dziennie i pracy. To było okolice 2010 roku czy 9. Poranki w radiu, montaż, wideo i tak dalej, 16 godzin, siłownia, 4 godziny snu. Hektolitry kawy codziennie w knajpie, 4-5 browarów i potem po takim maratonie jeszcze na środkach wspomagających odchudzanie, bling bling, więc wiadomo, o co chodzi, potrafiłem pójść i przebiec na przykład 10 km w zawodach Run Warsaw. No to się nie mogło dobrze skończyć, jak ja tak funkcjonowałem 3 czy 4 lata, nie? No i któregoś dnia się rano obudziłem, myślałem, że mam jakąś arytmię. No więc ubrałem się, wstałem rano. Poszedłem do Instytutu Kardiologii, tak jak teraz idę. To jest, nie wiem, 200 metrów może. No i mówię, dzień dobry, tam na izbę przyjęć przyszedłem. No, ja mam ten. Coś mi tu jest, nie? No, oni mnie podpięli. Myśleli, że się naćpałem, chociaż ja w życiu nie brałem żadnych twardych narkotyków, nigdy. No, ale nie wierzyli, sprawdzili, patrzą, czysty. No, kurde, to co tu się dzieje z panem? Podłączyli mnie pod EKG. A tam tak,
tętno 190 i tachykardia, niemiarowość. No i jak to się leczy? No to z prąda pana walniemy. No i w ten sposób przeżyłem pierwszą kardiowersję, czyli z defibrylatora mnie strzelili. I tak to się zaczęło. 11, już 12 lat temu będzie. Więc teraz już doszedłem tutaj, gdzie zostawiałem tego holtera rano, więc idziemy zobaczyć, jakie będą rezultaty tych 24 godzin. Tutaj łatwo się zorientować też, że średnia wieku to jest jakieś 80, ale wcale nie przez to, że tutaj jest blisko Instytut Kardiologii, tylko przez to, że tutaj na tym osiedlu jest taka średnia wieku, dlatego ja tutaj tak lubię być, bo tu jest cisza i spokój. No, dobra. Dotarłem, więc idę po wyrok. Mam wyniki. Byłem u pani doktor. W ogóle porąbały mi się godziny. Okazało się, że mam na 12.40, więc czekałem na zewnątrz godzinę. Będę żył, nic mi nie jest. Za 5 miesięcy kolejna wizyta, dam jakieś badania krwi, kazali zrobić. Tutaj mam wykresy tego EKG. Słuchajcie, i z tych wykresów wynika, nie mam bladego pojęcia co, bo równie dobrze mógłbym patrzeć na wyniki polskiej ekstraklasy albo na instrukcję budowy łóżka z Ikei, nic z tego nie rozumiem. Ale pani doktor mówi, że na to na pewno nie umrę, przynajmniej w najbliższym czasie, chociaż leki jeszcze mam brać podobno. Bo miałem wam powiedzieć, co one robią. Te beta blokery, które ja biorę, one obniżają ciśnienie krwi podobno, trochę spowalniają akcję serca, bo podobno mam tendencję do przyspieszania. Zatem, jak widać, półtora roku po kryoablacji mięśnia sercowego niespecjalnie cokolwiek złego się dzieje ze mną. 34 lata to podobno młody wiek wyjątkowo na taki zabieg i wyjątkowo dobra i wysoka skuteczność takiego zabiegu wtedy jest. Właśnie dzięki temu, że pacjent jest młody. Większość pacjentów jednak jest dużo starszych, którzy z tym problemem przychodzą, którzy mają ten zabieg i czasami trzeba ten zabieg powtórzyć drugi, trzeci albo czwarty raz. Znałem gościa nawet, z którym leżałem na sali, który mi mówił: panie, to nie ma sensu, panie, bo ja to mam siódmy raz, panie. I rzeczywiście, przywieźli go po siódmej ablacji i za dwie godziny było to samo, co miał wcześniej. No, trudno. Każdy pacjent jest inny. Zatem jeżeli ktoś z was się martwi, jeżeli ktoś z was usłyszy taką propozycję, że panie pacjencie, musimy panu zrobić ablację, to się tego nie bójcie przede wszystkim, dlatego że nie brzmi to przyjemnie, bo tam przez tętnice udowe się wprowadza długie takie druty do serducha i się wpuszcza coś tam, co wymraża, nie wiem, czy to jest ciekły azot. Zasadniczo procedura no nie należy do najprzyjemniejszych, bo nikt dla zabawy by sobie takich rzeczy nie robił, ale to nie jest tak złe wcale, jak brzmi, z powodu wyśmienitych środków farmakologicznych podawanych pacjentom. Ja na dzień dobry powiedziałem, że jak mnie nie naćpają, to im z tego łóżka ucieknę. W związku z tym, ponieważ byłem tam najmłodszym pacjentem i robiłem sobie trochę heheszki, a ja tak mam, że z nerwów sobie zaczynam robić heheszki, a denerwowałem się bardzo. Trochę sobie tam z nimi śmieszkowałem, no i po prostu dali mi jeszcze jakiegoś głupiego jasia, zanim mnie zabrali na zabieg. Po czym dostałem rzeczywiście jakąś końską dawkę tych środków takich znieczulających. No i jak tam leżałem, no to ja czułem te druty tutaj, jak oni mi je tam wprowadzają, czułem, jak chodzą w sercu. Najgłupsze uczucie to jest, jak oni celowo wywołują czkawkę. To im pozwala sprawdzić, czy to jest ten właśnie nerw, który jest odpowiedzialny za to migotanie przedsionków. Nie wiem, co to ma wspólnego z czkawką, ale coś ma. No więc w regularnych odstępach czasu oni wysyłają impuls elektryczny i mówią impuls, impuls, i w tym momencie, jak oni to mówią, to człowiek robi hyps, hyps, ma czkawkę, nie? No i jak znajdą ten właściwy nerw, no to go wymrażają. No i sam proces tego wymrażania, jak się zaczął, no to ja po prostu myślałem, że tam przez dosłownie dwie sekundy myślałem, że tam zejdę, bo tak jak się domyśla, się nie usypiają do tego, ja byłem cały czas świadom.
Jak oni mi wpuścili ten ciekły azot, to ja sobie uświadomiłem, mnie zaczęła boleć głowa, tak mniej więcej tu od nosa, aż tutaj do tyłu na wylot, jakby mi ktoś przekuł głowę szpilką. Ja straszny ból, dosłownie przez sekundę. Ja wtedy sobie uświadomiłem, jak człowiek jest zbudowany, bo przecież się okazuje, czego uczą na lekcjach biologii, że to jest układ nerwowy, nie? Czyli oni nerw wymrażają, a ten nerw to jest do mózgu podłączony, więc mnie dlatego tak to wszystko i to wtedy ja miałem taki przebłysk, że Boże, dlaczego mnie boli głowa, a potem aha, bo przecież nerw, a nerw się kończy tu. I dosłownie sekundę zajęło mi, żeby powiedzieć, że ja wychodzę, dosłownie tak powiedziałem do dzisiaj, to pamiętam, że słuchajcie, dobra, ja wychodzę, bo mnie to boli. No i pani anestezjolog młoda, która stała obok mnie, zapytała, no ale co cię boli? Ja mówię, że wszystko mnie boli, że zaraz zejdę po prostu. No ona mówi, a pacjent się nie martwi, załatwimy sprawę. No i dali mi tam coś tam, nie wiem co to było, ale o tak, przeszło. Zatem sam zabieg w ogóle nie jest straszny. Nie jest. Oni tam dają do podpisania tonę dokumentów i to się może wszystko wydawać straszne, ale nie jest. Jeżeli ktoś z was ma, a mi też kiedyś koleżanka mówiła, która miała ablację w podobnym wieku do mnie, mówiła, żeby się tego nie bać i że ona to miała i że to pomaga i jej też pomogło. Także ja wam to samo mówię. Nie martwcie się, to pomaga, działa, nie jest tak straszne, jak się może wydawać. I jak widzicie, półtora roku po pacjent z ablacją, po ablacji, z napadowymi migotaniami przedsionków, został, no na razie, nie zapeszając, wyleczony. Nie wiem, co wyjdzie z badań krwi. Jakieś tam cukry mam sobie porobić. To są badania pod kątem prawdopodobnie chorób tarczycy, bo pani zobaczyła, że jestem gruby i mi powiedziała, że na serce to ja może nie umrę, ale panie Łukaszu, jak to panu powiedzieć, ile pan waży? No więc, no właśnie. To nie dzisiaj. To jutro wam coś o tym opowiem. Ablacja polecam. Kryoablacja mięśnia sercowego.